w czasie słuchania tych słów Majki i całego otoczenia, to przede wszystkim było wzruszenie i wspomnienie lat, które są za nami, i sukcesów, i problemów, które były w drodze tego medalu olimpijskiego. Ale no, człowiek, że tak powiem, z czasem nabiera dystansu do tych rzeczy, które już są za nami, i myślę, że nastawiamy się na kolejne przygotowania, nowe cele, nowe wyzwania. Tak? Trzeba jednak mimo wszystko mieć tą umiejętność bycia przy zawodniku mimo różnych problemów, tak, i różnych sytuacji, które w życiu zawodnika spotykają i team cały. Ale przede wszystkim cierpliwość, no, to jest główna cecha trenera każdego, bo musi zawsze wiedzieć, że nawet mimo różnych oczekiwań wczesnych trzeba mieć tą cierpliwość, żeby przygotować zawodnika na konkretny cel, i czasami to są miesiące, czy nawet w przypadku kontuzji lata, że widzimy mimo wszystko cele i wytrzymujemy w tym wszystkim, prawda? Że zawodnik jest na tyle charakterny, bo Majka jest po prostu dziewczyną z mocnym charakterem i z bardzo dużą motywacją, a przede wszystkim z takim sportowym nastawieniem zawsze, że walczy do końca. No i to pokazała, to rewelacja. Nie mówię, że jest łatwo, bo wiadomo, że zawodnik przechodzi problemy zdrowotne i różne, które wiążą się w czasie lat kariery. Poza tym zawodniczka, która no, jest jeszcze młodą dziewczyną cały czas i mimo, że tak powiem, długiego stażu już treningowego, ale jakby wiele tych rzeczy, które spadły na nią, dzieją się, że tak powiem, wcześniej, we wczesnej fazie jej kariery, prawda? No miejmy nadzieję, że to już będzie coraz bardziej spokojnie w sensie poukładania, bo trzeba powiedzieć, że na pewno wiele rzeczy jest wypracowanych już, żeby wiedzieć, jak dojść do odpowiedniej dyspozycji i rozpocząć przygotowania do kolejnej imprezy, tak? Wszystko byłoby na pewno dobrze poukładane i do igrzysk, gdyby nie kontuzja, która przydarzyła się po splicie, prawda? Bo wiemy doskonale, że Majka ponad miesiąc nie trenowała z oszczepem. A sytuacja w Splicie wyglądała po obozie w Belek w ten sposób, że przygotowaliśmy się na Puchar Europy w Żutach. Były problemy też zdrowotne w Belek, które musieliśmy... Był odpoczynek zawodniczki, wiadomo, przygotowanie do startu, do pierwszego startu. I to zaowocowało tym pięknym wynikiem 71-40, tak? Później problemy przyszły zdrowotne i trzeba było to wszystko od nowa odbudować, poukładać, żeby dojść z formą na igrzyska, prawda? Także to efekt, że tak powiem, obozów Belek, to był Split właśnie i super forma i też atmosfera, która była w Splicie, niespinająca zawodniczkę, tak? Czyli wielki luz, zabawa, wejście fajnie w sezon, bo przepracowała to Majka bardzo dobrze obozami wcześniej w Portugalii właśnie w Belek. No i dało taki efekt, jaki dało, z tym, że no, nikt nie wie z nas, co przyniesie ten rzut, czy właśnie problemy zdrowotne, tak? Później musimy to wszystko i sztuką też jakby i trenera, i zawodniczki jest to, żeby to wytrzymać, odbudować. To wszystko się udało, bo wicemistrzostwo olimpijskie to jest naprawdę rewelacyjny wynik po wielu problemach, tak? To jest takie życie sportowca też. To nie jest tak, że wszystko zawsze idzie do góry schodkowo, tylko musimy zwracać uwagę na to, w jakiej dyspozycji jest i zawodnik, i jaki jest stan i zdrowotny, i psychiczny. Wszystko ma wpływ na to, jaka forma będzie na tej docelowej imprezie. Pierwsza część kariery, czyli ten wiek juniorki, jeszcze młodzieżówki, to wiadomo, że Majka budowała to wszystko, tak, żeby być super seniorką, ale ja bym podkreślił dwie rzeczy ważne. Najpierw jest mój plan trenera, który chce przygotować, bo widzi takie i takie cele i w taki sposób do tego jakby układa przygotowanie. A druga rzecz, która jest równie ważna jak te całe przygotowania, to jest słuchanie tego, co mówi zawodniczka, tak? Że te rzeczy czasami się gryzą, wykluczają się wręcz, ale trener musi pogodzić wodę z ogniem, prawda? No bo to jest, cel jest nadrzędny. To można powiedzieć, że my planujemy pewne rzeczy, ale pracujemy z żywym człowiekiem, tak? Który jest cały czas w różnej dyspozycji, ma różne, że tak powiem, problemy, niekoniecznie nawet związane mogą być ze sportem, tak? I musimy to uwzględniać po prostu. Nie tylko to, że ma być super maszyna przygotowana na przykładowo na Igrzyska Olimpijskie, ale też wiemy doskonale, że musi być pogodzenie tego wszystkiego, dyspozycji zawodnika, tak, chęci do tego, żeby zrealizować plan treningowy,
dużej motywacji, ale moja zawodniczka to ma, także nie ma z tym problemu. Pewnie, że nie zawsze to musi być układane w czułe słówka, no bo to jest po prostu praca do wykonania, prawda? Ale no, że tak powiem, cel został osiągnięty, także tym trzeba tylko się cieszyć.